Kowalska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Maski ochronne, płyny do dezynfekcji oraz woda to pomoc, jaką przekazano do lecznic z regionu tarnowskiego. Trafiła ona do Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie, szpitali w Brzesku i Bochni, a także do Brzeskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zakupy ufundowała firma Sefaco, a w uroczystym przekazaniu środków udział brała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa została podjęta. Bardzo ważne jest zapewnienie tego bezpieczeństwa dla personelu medycznego, dla pacjentów. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować zarządowi spółki Sefaco za to, że podjęli takie niestandardowe działania. To bardzo potrzebna pomoc, mówią dyrektorzy placówek i dodają. Bez tych środków nasz zakład miałby duże trudności w utrzymaniu właściwych standardów. Każda pomoc dla tak małego zakładu jak nasz zakład jest niezwykle cenna. Wszelka taka pomoc jest bardzo potrzebna i cenna. Taka pomoc daje nam tą pewność, daje nam ten spokój w bieżącej pracy i w bieżącym działaniu. W tej sytuacji, którą mieliśmy niedawno w szpitalu, gdzie walczyliśmy z dość dużym ogniskiem zakażeń i zużycie środków dezynfekcyjnych było naprawdę spore, więc każda tutaj ilość pozwoli nam uzupełnić zapasy. Epidemia się nie skończyła i musimy być przygotowani na następne zdarzenie. Urząd nas wspiera i steruje tym, żeby zostały do nas przesłane odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Dodajmy, że także Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył pieniądze na zakup środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekcyjnych, m.in. dla zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz domów pomocy społecznej. Tutaj mowa o kwocie 15 milionów złotych. Takie wsparcie wyasygnowano w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Podobna pomoc trafiła do domów dziecka i domów pomocy społecznej z regionu Brzeskiego i Bocheńskiego. Te placówki także otrzymały maski ochronne, płyny dezynfekcyjne oraz zapasy wody. Spółka przekazała 500 litrów płynów dezynfekujących oraz 3000 butelek wody mineralnej. Te produkty trafiły do domu dziecka w Bochni i Jasieniu oraz domu pomocy społecznej w Bochni i Porąbce Uszewskiej. Z takiej formy pomocy cieszą się przedstawiciele obdarowanych placówek. Z tymi środkami dezynfekujących na początku był problem. W tej chwili może są bardziej dostępne, ale są z kolei dosyć drogie, a nasz budżet nie jest w tym roku za bogaty. Także na pewno nam się to wszystko przyda. W tym momencie wszystkie te rzeczy są ogromnie drogie i każda pomoc jest dla nas bardzo ważna i z całego serca za to dziękujemy. Dziękujemy serdecznie pani marszałek za życzliwość i okazaną pomoc, za maseczki, które przed chwilą odebrałam. Te środki wciąż są nam potrzebne. Dodajmy, że to nie koniec pomocy dla tego typu placówek. Między innymi na ten cel przeznaczono 15 milionów złotych. Za te środki mają zostać zakupione płyny dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej. Fotowoltaika, odnawialne źródła energii, nowoczesne panele i kotły na biomasę to nasza przyszłość, mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Aby dbać o środowisko, na terenie województwa małopolskiego w ponad 40 gminach realizowany jest projekt związany z budową instalacji odnawialnych źródeł energii. Liderem tego projektu jest gmina Kocmyrzów-Lubożyca, jedną z gmin, gdzie także powstaną instalacje produkujące odnawialne źródła energii, jest Wojnicz. Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość. To są tak naprawdę darem środowiska. Dlatego Zarząd Województwa zwiększył wydatki na ten cel do 193 milionów złotych i te środki poszły właśnie na projekty, które służą odnawialnym źródłom energii. Liderem projektu jest gmina Kocmyrzów-Lubożyca, jedną z gmin, gdzie powstaną instalacje produkujące odnawialne źródła energii, jest też Wojnicz. Mamy podpisaną umowę już na wykonanie odnawialnych źródeł energii na szkole podstawowej. Do końca kwietnia mamy podpisać umowę z firmą dla odbiorców indywidualnych. W przeważającej większości są to instalacje fotowoltaiczne. Jeśli chodzi o inwestycje na szkole podstawowej w Wojniczu, to ona opiewa na niespełna 140 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o instalacje na budynkach mieszkańców, to tutaj jest kwota blisko 1 116 tysięcy. Zarząd Województwa Małopolskiego w sumie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii rozdysponował 193 miliony złotych.
Nie ma dziś instytucji, która w związku z pandemią funkcjonowałaby jak dawniej. Jednym z przykładów jest Opera Krakowska. Tutaj większość zespołu pracuje zdalnie, artyści pracują w swoich domach nad różnymi projektami własnymi i operowymi. Jak się okazuje, jest ich dużo, bo opera stawia na przestrzeń online, dzięki której może pozostać w kontakcie ze swoimi widzami. Pierwszym takim projektem, który zrealizowaliśmy online, była premiera Loterii na Mężów Karola Szymanowskiego na YouTubie. On miał premierę w 2007 roku. Postaraliśmy się o to, aby nagranie pojawiło się również w przestrzeni wirtualnej na YouTubie, tak aby każdy mógł to obejrzeć. To nie wszystkie propozycje, które przygotowała dla Państwa Opera Krakowska. Pracujemy w tej chwili nad publikowaniem materiałów edukacyjnych dla dzieci. Pracujemy także nad innymi interesującymi cyklami dla naszych widzów. Szczególnie zapraszamy na kanał YouTube Opery Krakowskiej, gdzie można obejrzeć wyjątkowe propozycje, nawet te archiwalne. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.